Witam was bardzo serdecznie, Dubicie Mako z tej strony. Dzisiaj popatrzymy sobie na loadouty w becie Titanfall nadchodzącego FPS-a od EA i Respawn Entertainment. Więc w becie tych loadoutów nie ma za dużo. Możemy je. Otóż odblokujemy custom loadouty, czyli wybór broni, perków i tak dalej. W level 5 dla naszych postaci i mamy ich 3. A na levelu 10 dla naszych tytanów. Mamy jednego tytana i możemy różne rzeczy mu założyć. Więc przyjrzymy się na loadouty custom. Mam tutaj kilka. Jak na razie moje dwa ulubione to jest ten, chociaż ma zły attachment włożony. No nieważne, na to zaraz popatrzymy. Proszę, zacznijmy od tego, co mamy dostępne w becie. Dostępne w becie mamy kilka broni. Mamy R101 C Carbine, czyli dobra broń na każdy. To jest, wiecie, dobra broń na każdy dystans. Jest dobra na długi dystans, jest całkiem dobra na średni, trochę gorsza na bliski, ale w zasadzie jest dobra. Dobra broń po prostu ogólnie. Najmniej jej używam, bo po prostu najmniej mi podpasowała, ale jest niezła. Shotgun, który jest bardzo na bliską odległość, bardzo mocny. Smart Pistol. Nie lubię tego pistoletu. On. Jakby to określić? Się sam naprowadza. Jest świetny przeciwko grantom, czyli tym AI graczom, ale przeciwko normalnym graczom jest po prostu. No, nie wiem. Nie za dobrze mi się tym grał przeciwko normalnym graczom. Niektórzy prawdopodobnie się ze mną nie zgodzą, mi się po prostu nie podobał i tyle. Compact SMG, bardzo dobra broń na krótki dystans. Idealnie sprawdza się na większości map, tak naprawdę mamy 3 w becie, więc na każdej z tych trzech map się idealnie sprawdza. Zresztą moment, mamy 3 mapy czy 2 mapy? Ha. Ja myślę, że mamy 3, ale chyba są 2. No nieważne, na mapach. No i snajperka, którą w ostatnim live gameplayu. Strasznie, strasznie mi się nią źle grało, ale po graniu wczoraj wieczorem i w nocy całkiem dobrze mi się nią zaczęło grać i zmieniłem trochę taktykę grania nią. Jest całkiem niezła. Więc sobie popatrzymy, tak. Ogólnie nasze loadouty polega na tym, wybieramy sobie podstawową broń i do tej, może weźmiemy sobie moją ulubioną na razie klasę, czyli tą. Wybieramy sobie podstawową broń, którą rzeczywiście z tych. Wybieramy sobie attachment. Dla snajperki mamy sześciokrotny zoom, który jest za duży. 4,5 dobry, jeżeli chcemy kampić gdzieś na. Że kampić, jeżeli chcemy grać na długi dystans, bądź średni, krótki ACOG, tak jak ja używam. Teraz mamy różne inne taczmy. Tak widzicie, wszystkie akurat następki mam wszystkie odblokowane już. Odblokowuje się na zasadzie robienia challenge w grze. Nie są one trudne i z czasem każdy zrobicie. Więc mamy. Możemy nic nam nie założyć. Możemy założyć ammo mod, czyli zwiększa nam magazynek do aż w tym momencie do 12, co jest bardzo dobre. Supresor, który według mnie tłumiki w tej grze nie mają. Znaczy, może nie racji bytu, ale nie są zbyt użyteczne. No i stabilizator, który akurat z ACOG-iem się nie sprawdza, więc ja po prostu używam powiększonego magazynka. Jako nasz anti-Titan Weapon, którego możemy użyć przeciwko innym, ale nie robisz tak dobrego damage'u. Najlepszy damage sobie przeciwko Tytanom. Mamy dwa, mamy Heavy Rocket i Sidewinder. Sidewinder według mnie jest lepszy. Może zdaje mniejszy damage, ale łatwiej się nim operuje, a to jest jeden strzałowy lock-on, a to jest po prostu taki karabinek, jak granatnik, więc jest całkiem niezły. Ja używam tego. No i Sidearm. Ten pistolet jest totalnie tragiczny. Ma kiepski fire rate, damage ma całkiem dobry, ale nie jest najlepszy. Najlepiej używać tego autopistola i po prostu tyle. Jako. Tak to. Odyn jest Tactical Abilities. Tactical Ability to jest jakby ten nasz taki perk. Jeden z perków. Mamy Cloak bądź Stym. Stym jest o wiele bardziej użyteczny. Cloak jest dobry do kampienia, ale z tym się o wiele lepiej sprawdza, ponieważ łatwiej mi się na nim podbiega. Po prostu jest taki jakby boost na speeda. Podbiegamy szybko do Tytana, boch, bach, wskakujemy na niego, jest dobrze. Po prostu regenerujemy szybko HP podczas tego. I w jednym z moich gameplay bardzo fajnie widać, że użyłem Steama, po prostu przebiegłem obok gościa, który do mnie strzelał, udało mi się uciec właśnie do Iwaka dzięki temu. Bez tego bym nie przeżył tego. Więc używamy tego. Teraz Ordnance może sobie wybrać A, Grenade.
Dobry przeciwko tytanom, bądź ten, nie wiem, możemy wybrać, który chcecie. Ja ogólnie nie za bardzo używam granatów. Teraz mamy Explosive Pack, czyli zwiększa nam się amunicja. Zwiększa nam się amunicja, jaką dostaje nasz pilot. Powiem wam szczerze, nigdy nie skończyłem, nie udało mi się skończyć amunicji z żadnej rzeczy, więc nie jest to potrzebne. Power Cell. Jak szybko wygnąć Tactical Ability, też nie jest to zbyt użyteczne, ale Parkour Kit jest o wiele, jest najlepszy z tego wszystkiego. Możemy użyć to, bądź to. Tak naprawdę Minion Detector jest najlepszy, bo pokazuje nam creep na mapie. Dome Shield Battery nie jest zły, ale mało użyteczny i to też nie jest użyteczne, więc po prostu używamy tego. I tu możemy sobie zmienić, jak widzicie, naszą płeć. A ta wygląda super w ogóle i bardzo mi się podoba, jak wygląda ta postać. To jest moja ulubiona klasa. Według mnie w tym momencie pokażę wam najlepszą klasę na większość map. O, to jest takie do zabawy, ale fajnie się tym gra. Najlepszą klasę na wszystkie mapy pokażę wam tutaj, tylko nie jest do końca tak, jak wygląda. Więc weźmiemy sobie broń podstawową. I to będzie SMG, który odblokowujemy. No jest attachment. Aha, 14 level to jest maksymalnie osiągany w becie, więc prawdopodobnie oczywiście w pełnej grze będzie o wiele więcej tego. I Extended Magazine. Akurat nie mam go, ale to będzie najlepszy attachment do tego w tym momencie. Więc po odblokowaniu tego będziemy używać Extended Magazine. Dopóki co myślę, że spokojnie można użyć Suppression. Użycie tego scattera jest po prostu za duży recoil. Jest bardzo ciężko skontrolować strzelanie z tamtego. Oczywiście Sidewinder jako sidearm i dokładnie to samo co poprzednio. To jest jak najlepsza klasa w grze. Dotychczasowo i najciekawsza. A ta jest po prostu. Znaczy, ta jest najlepsza, ta. Jest najlepszy all-around klasa. A to według mnie jest taka najciekawsza, bardziej taktyczna. Zasada grania tym jest prosta. Na dłuższe dystanse strzelamy ze snajperki, na bliższe dystanse wyjmujemy pistolet i w budynku biegamy z pistoletem, bądź kopiemy. Fajna jest animacja kopania. No, to jest jeżeli chodzi o postacie. Jeżeli chodzi o tytany. Nie mamy za dużego wyboru, jeżeli chodzi o tytany, więc mój ulubiony loadout to jest oczywiście no, ten Atlas. Nie mamy innej opcji, w becie jest tylko jeden. Primary Weapon to. Ta broń jest taka sobie, nie podoba mi się nią. Chain Gun jest całkiem niezły i długo go używałem, ale muszę przyznać, że 40 mm kanon jest lepszy. Nie mam do niego niestety odblokowanego wszystkiego, bo nie zrobiłem jeszcze wszystkich challenge'y, ale to jest najlepszy. Tactical Ability, Vortex Shield się sprawdza, ale Electric Smoke jest najlepszy, ponieważ po pierwsze, dzięki niemu możemy zdjąć shield innemu tytanowi, a co jest najważniejsze, jak ktoś na nas skakuje, odpalamy to i to go po prostu powoli zabija, nie musimy wskakiwać z tytana. Więc to jest bardzo fajny patent. Ordnance, naprowadzane bądź salwo. Naprowadzane jest bardzo. Mam większy damage, ale salwo się lepiej sprawdza, ponieważ można też zabijać ludzi na ziemi, za rogiem, i w budynku i tak dalej. Więc używam tego. Więc tak, fast loader, nuclear ejections, wszystko spoko, ale według mnie regen booster jest najważniejszy, bo szybko, często udaje mi się uciec na bok i po prostu zagenerować shielda i wracać do walki, więc regen booster jest ważniejszy. I z tych możemy survivor, bleed out time dłuższy, bezużyteczny, auto eject 100% zawsze, dopóki co najlepsza ability, po prostu nie zginiemy dzięki temu. O ile ktoś nas nie wyciągnie z tytana, ale rzadko się to zdarza, zresztą nie wiem, nie do końca wiedzą, że to można zrobić. No i dobra. I tak naprawdę to są najlepsze układy. Więc jeszcze coś, czego nie wspomniałem poprzednio, to jest tak zwane Burnout Cards. Burnout Cardy to jest taki myk, że wrzucamy sobie tutaj te karty, wybierając stąd. Nie wiem. Moment, co to jest? Nie wiem, na przykład chcemy szybciej przyzwać Tytana, to użyjemy sobie tego. I potem, jak się zaczynamy w grze, spawnujemy się w grze, naciskamy B, wybieramy sobie kartę i ta karta zaczyna działać. Ona działa, dopóki nie zginiemy. Ginąc, tracimy karty i tyle. Ale nie musimy tego używać. One niektóre nie są aż takie dobre. I mam nadzieję, że to jest jedna rzecz, której EA nie zrobi na mikrotransakcje. To jest jedna rzecz, którą EA mogłoby w tej grze zrobić na mikrotransakcje. Mam nadzieję, że tego nie zrobi. Na pewno kupię pełną wersję, więc będziemy też nagrywać gameplaye i moje komentarze na temat pełnej wersji. A jak na razie to na tyle, jeżeli chodzi o loadouty w becie Titanfall. To Markus, jak zwykle, do usłyszenia.